Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Prostownik automatyczny Semi. 15-amperowy, czy o nazwie 15A, bo z tymi prostownikami różnie bywa. Jest to produkt, który zapewne już znacie, widzieliście, m.in. na kanale Mestor Akumulator. Ten konkretny egzemplarz pochodzi dokładnie z tam któregoś testu, który przeprowadzał Robert. Wylicytował jeden z użytkowników ten prostownik. On był nieco zmodyfikowany, natomiast na prośbę właściciela wysłał go do producenta. Producent przywrócił jakby ustawienia fabryczne, a więc mamy tutaj do czynienia no, z taką wersją, którą każdy może sobie zakupić. I co tu mamy ciekawego? Moi drodzy, prostownik automatyczny przede wszystkim z impulsowym podejściem do ładowania. Wyniki tego prostownika były różne. On już był niejednokrotnie testowany, nie przeze mnie oczywiście, ale przez Roberta. Ale chciałem się bliżej tutaj przyjrzeć temu procesowi ładowania, temu podejściu impulsowemu regulacji. Zajrzymy sobie do środka tego prostownika. Zobaczymy, co tutaj kryje wnętrze tego prostownika. Ten prostownik ma z tyłu przełącznik żel ICA. No, tak powiem szczerze, obserwując tutaj napięcia, prądy, to tak po prawdzie ten przełącznik w pozycji żel jedynie obniża nam tutaj napięcie ładowania, natomiast przebieg jest praktycznie taki sam. Cechą charakterystyczną jest to, że tak po prawdzie ten prostownik nigdy się nie wyłącza. On cały czas pracuje na takim podtrzymaniu, doładowywaniu. On nie dość, że pracuje w trybie impulsowym, to pracuje z takimi przerwami, ale o tym wszystkim się dowiecie. A ponieważ no, ostatnio przeprowadzałem tutaj test, trzeci z kolei tego akumulatora za połowę ceny, ja Wam linka gdzieś tam u góry wstawię do tego testu. Mamy tutaj do czynienia z głębokim rozładowaniem tego akumulatora, a więc ja myślę, że będzie naprawdę bardzo duże wyzwanie dla tego prostownika, aby przywrócić tutaj pełną gęstość elektrolitu i pełne parametry elektryczne. Dobra, tyle słowa wstępu, moi drodzy, nie ma co gadać zbytnio. Podłączam przez mój rejestrator do akumulatora i działamy. I tak, moi drodzy, korzystając z okazji, że po ostatnim teście tego akumulatora mam go dość głęboko rozładowany, postanowiłem przetestować tą oto automatyczny prostownik. No i zobaczmy na początku może, jaką tu mamy gęstość elektrolitu w chwili obecnej. No, mamy tu jakieś 1,12. Miernik mam tutaj dołączony, także zrzucimy sobie całość i zobaczymy, jak wygląda ten wykres tego procesu ładowania. Co? Dołączymy ładowarkę. Przy okazji zmierzymy sobie również, potwierdzimy miernikiem cęgowym, co się nam tu... No, początkowo prąd ładowania sobie tutaj rośnie. I zobaczmy, co my tu mamy. No, mamy tu już całkiem niezły wynik. Gdzieś w okolicy 12 amperów. Także jest całkiem nieźle. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce i potem powiemy co nieco na ten temat. No i tak, moi drodzy, tutaj prostownik już teoretycznie komunikuje zakończenie tego procesu, ale przeglądając logi, tak po prawdzie z tego, co tutaj zaobserwowałem, to i tak po spadku napięcia na akumulatorze do około 13,5 V ta ładowarka czy ten prostownik ponownie się uruchamia i doładowuje tam takim napięciem czy prądem impulsowym. To ładowanie trwa już chyba z 18 godzin, więc myślę, że najwyższy czas zobaczyć, co tu się wydarzyło z tytułu gęstości elektrolitu. I zobaczmy sobie, co mamy na chwilę obecną. Na chwilę obecną, zobaczcie sobie to z bliska, mamy tutaj gęstość na poziomie 1,20.
Ale z tytułu tego, co ostatnio udało mi się zaobserwować, mam na myśli tą dyfuzję elektrolitu, ten wzrost gęstości, a więc ja myślę, że odłączę w tej chwili tą ładowarkę, odstawię akumulator na bok i myślę 6 dni, a dajmy temu tydzień, zobaczymy, co tu z tą gęstością elektrolitu się podzieje. Tydzień czasu mamy już za nami, no i zobaczmy sobie z ciekawości, co w tym naszym akumulatorze w ciągu tego tygodnia się wydarzyło. Co my tutaj mamy? No zobaczcie, gęstość elektrolitu wzrosła tutaj gdzieś w okolice, no myślę, że 1,25, gdzieś tam 1,26 chciałoby się pojawić. No umówmy się, że mamy tu 1,26. A więc no, w ciągu tego tygodnia zanotowałem po raz kolejny wzrost gęstości elektrolitu, ale nie jest to jeszcze wartość taka, jaką byśmy oczekiwali, a więc postanowiłem ponownie włączyć tutaj tą ładowarkę, czy ten prostownik semi, i myślę już, że bez rejestratora, bo jak wygląda ten przebieg ładowania, wiemy, natomiast podłączę ten prostownik jeszcze, no powiedzmy na jakieś 12 godzin. W tej chwili mamy godzinę 4:56, włączamy prostownik do działania, no i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Minęło 12 godzin, zobaczcie, mamy godzinę 17:13, no i co, i myślę, że chwila prawdy, zobaczymy, co tu się udało osiągnąć, czy też się nie udało osiągnąć. Obawiam się, że idealnej gęstości w postaci 1, wymieszamy jeszcze, żeby nie było. I co my mamy? No, pokaż się. Zobaczcie. No tak jakby ta gęstość tutaj nieszczególnie wzrosła. A jeśli już, to dosłownie minimalnie. No, czy 1,27 tutaj będzie? Chciałoby być, ale chyba niekoniecznie. A więc po kolejnych 12 godzinach ładowania nadal nie mamy tu idealnej gęstości elektrolitu. Ale ja jeszcze ten akumulator zostawię na 12 godzin, żeby ta gęstość, która ma jeszcze wzrosnąć, sobie wzrosła. I później po 24 godzinach zrobimy jeszcze pomiar testerem. No i myślę, że zajrzymy do środka tego prostownika. No i chyba tyle. Doszliśmy prawie do końca testu tego prostownika. Zanim zmierzymy tutaj tą gęstość elektrolitu, ja no troszkę dłużej tutaj poczekałem, ponieważ no nie miałem czasu tutaj kiedy podejść, pomierzyć to wszystko, a więc myślę, że od tego drugiego ładowania minęło tutaj jakieś 3 dni. I cóż można powiedzieć? No moi drodzy, trzeba zaznaczyć przede wszystkim, że akumulator był głęboko rozładowany. Ta gęstość początkowa na poziomie 1,12 to jest naprawdę głębokie rozładowanie. Po drugie, no ten prostownik miał, powiedzmy, takie średnio korzystne warunki do ładowania. Temperatura 13 stopni niezbyt korzystnie wpływa na ładowanie. Lepiej te akumulatory ładują się w temperaturze 20-25 stopni, a nawet wyższej. Wtedy ta faza ładowania jest bardziej efektywna. Dobrze, ale moi drodzy, spójrzcie może na początku, jak wyglądał ten proces ładowania. Ten pierwsze ładowanie trwało niecałe 22 godziny. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Wystartował, powiem szczerze, z grubej rury. No, mieliśmy tam prąd w okolicy 12 amperów, a nawet troszkę więcej. Natomiast bardzo ten prąd szybko spadł, gdzieś w okolice 11, potem 10. No i jak można zauważyć na tym wykresie, mamy tutaj takie ładowanie z przerwami. No i początkowo się zastanawiałem, czy te przerwy są spowodowane zbyt wysoką temperaturą, bo powiem szczerze, że bardzo szybko tutaj zaświeciła się ta dioda temp.
Wentylator pracował tutaj z dużą wydajnością, a więc widać było, że no, szczerze mówiąc, ten prostownik pracował prawdopodobnie na granicy swoich możliwości, przynajmniej na samym początku, później już było lepiej, ta dioda tutaj zgasła i wszystko odbywało się całkiem przyzwoicie. No i zobaczcie, po powolnym spadku tego prądu ładowania, co jest charakterystyczne dla prostownika transformatorowego, no to napięcie maksymalne ładowania oscylowało gdzieś w okolicy 15,6 V, po czym ten prostownik się wyłączył, ale jak widać po krótkiej przerwie, no może ona nie była aż taka krótka, bo tu mamy przerwę ile? 7, no prawie godzina przerwy, niecała godzina przerwy, wznowił to ładowanie. I co jest tutaj cechą wspólną, którą zauważyłem? Zwróćcie uwagę na ten spadek napięcia po zaniku prądu ładowania, no mniej więcej przy tej samej wartości spadku tego napięcia, ten prostownik wznawia swoją pracę. Czyli tu gdzieś mamy spadek tego napięcia na akumulatorze do 13,5, po czym znowu prostownik zaczyna doładowywać, po jakimś czasie znowu przerywa to ładowanie i tak ta sytuacja, można powiedzieć, że powtarza się bez końca, aż do momentu odłączenia całkowitego tego prostownika od akumulatora. No i po tych 22 godzinach no, mieliśmy sytuację, jaką mieliśmy, natomiast pozwoliłem temu akumulatorowi poleżakować tydzień czasu. Zaobserwowaliśmy po raz kolejny to, o czym już kiedyś mówiłem, czyli o tej dyfuzji elektrolitu, o tym wzroście samoistnym gęstości elektrolitu po ładowaniu. Mieliśmy tam wzrost do wartości 1,26, następnie podłączyłem po raz kolejny po jakimś tygodniu czasu ten prostownik do tego akumulatora, no licząc na to, że uda się tutaj uzyskać. Zaraz po ładowaniu mieliśmy tutaj, to znaczy chciałby ten akumulator mieć jakieś 1,27 i co mamy w dniu dzisiejszym, moi drodzy? Chwila prawdy, no niestety książkowego 1,28, no chociaż jeszcze zobaczcie, bo to jest dosyć istotne, ostatnimi czasy te temperatury tutaj wzrosły, mamy temperaturę elektrolitu w okolicy 20 stopni, więc uważam, że można uznać, że ta gęstość elektrolitu jest tutaj na prawidłowym poziomie. A więc, moi drodzy, 22 godziny, tydzień przerwy i potem mieliśmy drugie ładowanie w ciągu 12 godzin. Łącznie ten prostownik pracował 34 godziny, przy czym, tak jak mówię, akumulator był bardzo głęboko rozładowany, warunki średnio korzystne i wydaje mi się, że naprawdę całkiem nieźle sobie poradził z tym ładowaniem tego akumulatora. A jak to zwykle na koniec bywa, pokaż kotku, co masz w środku. No i co my tutaj takiego ciekawego mamy? Zobaczcie, powiem szczerze, że sądziłem, że jest tutaj zamontowany troszkę większy transformator, gdyż ten jest o mocy bodajże 120 VA, o ile się nie mylę. Tak, coś koło tego będzie. A więc, no, tak jak sądziłem, że no, ten prostownik przy tych 12 amperach na wyjściu pracował naprawdę z maksymalną wydajnością, a nawet bym powiedział, że na delikatnym przeciążeniu. I co my tutaj mamy oprócz transformatora? Transformator o dwóch uzwojeniach, czyli o podwójnym uzwojeniu wtórnym. I zobaczcie, głównym elementem mamy tutaj tyrystory i tymi tyrystorami, za pomocą tych tyrystorów jest tutaj sterowany cały ten przebieg prądu ładowania. Całość oczywiście kontroluje ten procesor i powiem szczerze, że tak, cała ta płytka, cała ta budowa, zresztą cały prostownik jest autorskim wytworem, może wytworem to jest brzydko powiedziane, ale jest to autorski produkt pana Andrzeja, z którym tam kiedyś miałem nawet okazję porozmawiać. Naprawdę wygląda to bardzo schludnie, bardzo fajnie i co najważniejsze, rozmawiałem z wieloma użytkownikami tych prostowników,
No, nie jest to firma młoda, produkuje prostowniki od lat i największą zaletą tych prostowników jest niezawodność. I powiem Wam szczerze, że wiele osób, z którymi rozmawiałem, które posiadają czy te nowoczesne, czy wieloletnie już prostowniki, no, podkreśla to, że ten produkt jest po prostu niezawodny i to trzeba podkreślić. A oprócz tego, no nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Ja myślę, że tutaj większej filozofii nie ma. Może jest, ale nie chciałbym tutaj zbyt wiele szczegółów zdradzać. Zobaczcie sobie, ja jeszcze na oscyloskopie udało mi się złapać ten moment, kiedy prostownik wznawia swoją pracę i zobaczcie, jak wygląda ta regulacja fazowa za pomocą tych tyrystorów. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zresztą sam fakt, że z takiego transformatora, i to jest ważne, moi drodzy, na stronie producenta przy każdym jednym prostowniku jest podana moc transformatora, który jest zamontowany, a więc tutaj nie ma żadnej ściemy co do wielkości transformatora. To trzeba podkreślić, bo wielu producentów ma z tym problem. Oczywiście no 15A, ale umówmy się, jest to nazwa handlowa jakaś tam zazwyczaj, choć jeżeli weźmiemy pod uwagę, zobaczcie jeszcze raz ten oscylogram, jeżeli weźmiemy pod uwagę prąd szczytowy czy prąd skuteczny, no to poniekąd by się to potwierdziło. Ale co chciałem powiedzieć, od czego zacząłem, a nie skończyłem, trzeba przyznać, że całość naprawdę wygląda bardzo schludnie. No te krokodylki są już znane, całkiem porządne. Całość wygląda naprawdę, myślałem na początku, że ten prostownik jest dużo większy, dużo cięższy, ale prezentuje się to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Należałoby zaznaczyć, że prostownik Semi nie jest to urządzenie, które natychmiast, zaraz po zakończeniu ładowania odbuduje w pełni gęstość elektrolitu, ale ze względu na moje ostatnimi czasy obserwacje w kwestii dyfuzji elektrolitu postanowiłem troszkę wydłużyć te testy tych prostowników ładowarek przede wszystkim, bo to one zazwyczaj miały problem z natychmiastowym przywróceniem gęstości elektrolitu, a więc postanowiłem troszkę inaczej przeprowadzać w tej chwili te testy, ale jeszcze, żeby nie być gołosłownym, moi drodzy, gęstość elektrolitu to nie wszystko. Sprawdźmy sobie na sam koniec jeszcze parametry tego akumulatora, co my tu mamy, ponieważ te ostatnie pomiary robiłem podczas testu tego akumulatora i sprawdźmy sobie, co po tym ładowaniu tym prostownikiem Semi 680 udało się nam tutaj osiągnąć. No i zobaczcie, wygląda to naprawdę no lepiej niż w tym na początku tego trzeciego testu. Jeszcze zrobimy jedną rzecz, choć powiem szczerze, że tu już nie powinno mieć to większego znaczenia. Weźmiemy gościem, szcząśniemy i zobaczymy, jakie wyniki uda się uzyskać po tym. Szcząśnięty, niemieszany, jak to mówią. No, coś tam jeszcze się tu udało uzyskać. Niewiele, bo niewiele. Tak to wygląda. Jak zwykle, moi drodzy, chciałem Wam wszystkim podziękować za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.